ale również dziesiątki tysięcy innych ludzi, którzy bez względu na zajmowany status społeczny, czy to byli ludzie z samych szczytów elit narodowych, politycy, posłowie, działacze społeczni, fabrykanci, przemysłowcy, ziemiaństwo, czy też będziemy mówić o rzemieślnikach, wręcz rolnikach, robotnikach, którzy wywodząc się z Sokoła wykonywali swoją pracę najlepiej jak tylko potrafili.